Witam Państwa bardzo serdecznie we Wrocławiu, na Dużej Barce w Odra Centrum. Będziemy dzisiaj na Odrze w debacie przedwyborczej rozmawiać o Odrze. I bardzo się cieszę, że mamy takie znamienite gościnie u nas dzisiaj z nami. Pozwolę sobie przedstawić od mojej lewej strony, nie przez przypadek, Marta Storzek, dwójka na wrocławskiej liście Lewicy, członkini partii Razem. Małgorzata Tracz, Zieloni, Koalicja Obywatelska, również dwójka na liście koalicji w okręgu wrocławskim. I pani Izabela Bodnar, trójka na liście Trzeciej Drogi Polska 2050, Szymona Hołowni. Z równie dużym uśmiechem witam Magdalenę Bobryk ze Stowarzyszenia 515, 515 km Odry. Społeczniczkę, aktywistkę, chyba mogę powiedzieć miłośniczkę Odry zdecydowanie, która część naszą odrzańską, naszej debaty poprowadzi. Dla osób uczestniczących dzisiaj w naszej debacie tylko tak wskażę, przypomnę, z tyłu mamy picie, jakiś drobny poczęstunek, także bardzo zapraszamy w trakcie debaty częstować się. Ja już oddaję głos Magdalenie i będzie oczywiście czas również na zadawanie pytań. Dzień dobry Państwu. Jest mi niezmiernie miło poprowadzić tą debatę po pierwsze w pięknym miejscu, bo na wodzie. Po drugie z kobietami, bo rzeka chyba jest kobietą. Po trzecie we Wrocławiu, który też jest specyficznym miejscem na mapie rzeki. Jest to miejsce, gdzie życie nad rzeką tętni i dużo się dzieje. Ludzie rzekę widzą. Ja przyjeżdżam jako głos mieszkańca z małej miejscowości Krosna Odrzańskiego na 515 km Odry. Nie tylko jako świadek zeszłorocznej katastrofy, o której bardzo bym chciała też opowiedzieć, porozmawiać z Państwem, ale też jako głos mieszkańców, którzy nad rzekami żyją i chcą się dowiedzieć, jakie są Pani plany na to, co zrobicie, jak uda Wam się w najbliższych wyborach tą moc sprawczą już mieć. Więc chciałabym tak dosyć luźno potraktować to nasze spotkanie dzisiaj i zadać bardzo proste pytanie, które płynie wprost od ludzi mieszkających nad rzeką Odrą. Co zrobicie, Panie, żeby rzeka Odra była żywą rzeką, która będzie miała szansę wykorzystać swój potencjał głównie jako przyroda? Może zacznę od Pani. Dziękuję bardzo. No cóż, odpowiedź na to pytanie nasuwa mi się taka dosyć brutalna. Powiem tak, jako aktywistka społeczna, działaczka społeczna we Wrocławiu, która działa na rzecz Odry, sprzątamy Odrę co roku z Dominikiem Dobrowolskim, pewnie znanym Państwu tutaj wszystkim, z tysiącami wolontariuszy. Zrobiliśmy akcję tuż po wybuchu katastrofy na Odrze w tamtym roku. Akcja Czysta Odra, Odrodzenie, w której zaczęliśmy zbierać, zorganizowaliśmy zbiórkę na rzecz odrodzenia się ekosystemu i bioróżnorodności w Odrze, a tak naprawdę no, jakby zarybienie Odry milionem ryb. Mieliśmy wtedy, rok temu, ogromną nadzieję na to, że będziemy, nie wiem, na wiosnę liczyliśmy na to, tak, że nasza zbiórka rzeczywiście, oczywiście nie rozwiąże sytuacji, chcieliśmy zebrać 100 tysięcy na ten milion ryb, ale że Odra w jakiś sposób, oczywiście miało to się odbyć rękami związków, regionalnych związków wędkarskich, ale że ta Odra będzie jakoś tam gotowa do tego, żeby za jakiś czas no zadbać o to, żeby to, o tą bioróżnorodność zawalczyć. Czy to zarybiając do rzecza, czy dopływy. Okazuje się jednak, patrząc po roku, dokładnie po roku i troszkę po wybuchu tej katastrofy, że nasza władza nie zrobiła przez ten rok absolutnie nic.
nie zrobiła absolutnie nic, aby doprowadzić do tego, żeby ta Odra miała jakiekolwiek szanse na odrodzenie się. Zaczęło nas to już niepokoić w okolicach maja. Ja wtedy z moim kołem poselskim Polski 2050 zaczęłam rozmawiać o tym, że może warto napisać do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka interpelację i zapytać go, jakie rzeczywiście podjął działania przez ten rok, bo mamy wrażenie, że te działania są potworne, iluzoryczne, a tak naprawdę nie ma tych działań. No i wystosowałyśmy, ja napisałam taką interpelację, zresztą na bazie wypracowanych fantastycznych i diagnoz, i zaleceń ekspertów przeróżnych środowisk ekologicznych w postaci Białej Księgi. Oni tam ministrowi bardzo dobrze napisali, co należy zrobić, aby tą Odrę odrodzić. Zawarłyśmy, mieliśmy konferencje prasowe tutaj z niektórymi z Państwa na ten temat. No i minister odpisał nam naszą interpelację całkiem niedawno, pod koniec sierpnia, że de facto przyczyną katastrofy, no bo to było jedno z 17 pytań, które ministrowi zadaliśmy, kto jest odpowiedzialny, jaki organ jest odpowiedzialny za tą katastrofę. Minister napisał, że za tą katastrofę jest odpowiedzialny klimat, że tak naprawdę to nie człowiek jest za to odpowiedzialny, tylko zeszłoroczna susza oraz wysokie temperatury. Więc jakby zupełnie zanegował to, że władza, czy człowiek, czy dzieje się coś złego od strony takiej cywilizacyjnej, które doprowadziło jednak do powstania złotych alg i, jak wiemy, toksyn i tak dalej, i wyginięcia tych wielu set ton śniętych ryb. Zresztą nie chcę może tutaj teraz rozwijać tego do końca, jeszcze pewnie do tego wrócimy, bo te wątki, które minister poruszył i jego samopoczucie, rzeczywiście to jest naprawdę rzecz, myślę, godna opowiedzenia o tym, ale nie chcę teraz jakby zabierać czasu na tym etapie. Powiem tak, dopóki władza się nie zmieni, nasza Odra nie wróci do stanu czystości. W Polsce 99,8% wszystkich rzek jest uważanych według norm ramowej dyrektywy unijnej za określane są jako w złym stanie. I na to pytanie, to już ostatnie, o czym powiem w tej chwili o tym ministrze, powiedział, że zły stan wód w Polsce jest wynikiem wadliwej klasyfikacji Unii Europejskiej, czyli złych kryteriów, zbyt rygorystycznych kryteriów, które tą klasyfikację i tą jakość mierzą. Tylko że pan minister nie wziął pod uwagę tego, że w zasadzie wszystkie kraje Unii Europejskiej są objęte taką samą klasyfikacją i one rzeczywiście walczą mniej lub bardziej, ale dużo skuteczniej niż Polska. Dziękuję. Dziękuję za tę wypowiedź. Nie ukrywam, że przedstawiła pani informację o tym, co się działo, ale szczerze mówiąc nie usłyszałam tego, co państwo zrobicie i planujecie w swoim programie. Więc jakby to mogło jeszcze wybrzmieć, nie wiem jak państwo odbieracie, ale ja bym naprawdę chciała usłyszeć, co zrobicie, bo wiem, co nie zostało zrobione do tej pory i to jest też oczywiście coś, z czym mierzymy się nad Odrą. My po prostu jako mieszkańcy chcemy wiedzieć, co państwo zrobicie. Dobrze, no to jeżeli mam jeszcze głos, to z przyjemnością. Pierwsze, co powinniśmy moim zdaniem, naszym zdaniem, Polski 2050, ale też moje jako tutaj trochę badaczki, ekspertki tego tematu zrobić, to odebrać zarządzanie naszymi rzekami ministrowi infrastruktury. To jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić, to zreformować w ogóle zarządzanie rzekami, wodami śródlądowymi w Polsce. Rzekami powinny się zajmować minister klimatu i środowiska i wtedy w jego priorytecie na pewno byłaby dbałość o jakość wody, o ekosystem Odry. Wierzę w to, że wtedy Odra byłaby traktowana jako rzeczywiście nasze życiodajne arterie, no nie tylko Odra, ale wszystkie rzeki, tak? Jeżeli one są w rękach ministra infrastruktury, tak długo będą traktowane jako po prostu kanały żeglugowe, żeby już nie powiedzieć kanały ściekowe. Ponieważ minister infrastruktury generalnie realizuje swoje priorytety, w których są projekty, programy dotyczące rozwoju wielkogabarytowej żeglugi śródlądowej, a nie dbałości o nasze środowisko. Także to jest absolutnie pierwsza rzecz, odebrać Odrę i rzeki ministrowi infrastruktury. Kolejną rzeczą, którą jest, to jest natychmiastowe ograniczenie zasolonych zrzutów ścieków do wody i to trzeba zrobić natychmiast. To się nie dzieje.
Minister w naszej interpelacji, bo też będę do niej troszeczkę wracać, powiedział, że nadzór nad ściekami zasolonymi będzie realizował w taki sposób, że powoła nową komisję wodną, która będzie sprawdzała jakość tej wody, czyli ona powieli kompetencje rybackiej straży, przepraszam, Państwowej Straży Rybackiej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska. To będzie kolejny kosztowny organ, który minister chce, żeby zadbał o czystość wody. A tak naprawdę to, co trzeba zrobić, to wprowadzić ograniczenie limitów stężenia soli w zrzutach zasolonych. Dlatego, że tego minister nie robi w ogóle. Mało tego, nie tylko nie obniża limitów możliwych stężenia chlorków i siarczanów w tych zrzutach zasolonych, ale jeszcze ostatnio w ustawie o rewitalizacji rzeki Odry, która teraz weszła dosłownie kilka dni temu na dniach, jest rozszerzenie, proszę Państwa, definicji o tym, że te zakłady i te kopalnie, które nie są w stanie spełnić tych ograniczeń czy tych pozwoleń wodnoprawnych, które mają, rozszerza tą definicję, że na przedsiębiorstwa, które przekraczają te normy i one wtedy będą w stanie zapłacić większe kary. A to, co trzeba natychmiast zrobić, to trzeba zobligować te kopalnie i te zakłady przemysłowe do budowania odsalarni, oczyszczalni i po prostu zaprzestanie zrzutów tak zasolonych wód do Odry. Bez tego nie zrobimy nic. I dopiero kolejnym etapem, czego też władza nie robi, ale to jest jakby naturalną konsekwencją, że nie wprowadza online'owego, rzeczywistego w czasie monitoringu 24 godziny na dobę czystości wody, tak, która powinna się pojawić przed zrzutem, po zrzucie i powinniśmy mieć stale dostęp do pomiarów jakości wody. Minister tego zupełnie nie robi, ograniczył się do tego, że sprawdził pozwolenia wodnoprawne i stwierdził, że w zasadzie zdecydowana większość tych pozwoleń jest prawidłowa, że jest wszystko w porządku. Tymczasem w kanale Gliwickim obserwujemy, prawda, widzimy wszyscy, że od chyba 25 sierpnia już zostało wyłowionych kolejne 1,5 tony śniętych ryb. Woda ma zasolenie, nie wiem, można w niej ogórki kisić. Ryby zdychają. Jest to na razie okolice polskiego odcinka kanału Gliwickiego, ale za chwilę nie znamy, jaki będzie potencjał rozwoju tej katastrofy. Ale to, co jest najsmutniejsze w tym wszystkim, to to, że minister uważa, że wszystko jest w porządku. Dlatego monitoring, ograniczenie zrzutów, zaprzestanie natychmiastowe betonowania, regulowania Odry. W ustawie tej właśnie o rewitalizacji Odry z 51 zadań inwestycyjnych, wyobraźcie sobie Państwo, że tylko jedno zadanie dotyczy rzeczywiście rewitalizacji Odry. Wszystkie inne zakładają jej dalszą regulację, jej betonowanie, więc no, to kompletny odwrót od tego typu technokratycznej, rabunkowej, środowiskowej polityki w Polsce. No i oczywiście renaturyzacja, tereny, ochrona bagnisk, torfowisk i tej całej tej naturalnej retencji, która się wokół rzek dzieje. No to jest temat rzeka, więc mogę długo, ale to jeszcze mam koleżanki. Tak, właśnie chciałam oddać, bardzo dziękuję za odpowiedź. Teraz wiem więcej. Może do pani Izo jeszcze pytanie o to tak naprawdę, że rzeka Odra jest też międzynarodową rzeką i obowiązują nas również przepisy międzynarodowe, między innymi dyrektywa wodna. Ten wspomniany wcześniej monitoring to jest rzecz, która powinna była dawno się wydarzyć. Do dnia dzisiejszego tak naprawdę jej nie ma. Na pewno nie ma tego w takiej formie, która dawałaby nam mieszkańcom w poczucie bezpieczeństwa. Jaki jest pomysł waszych ugrupowań na to, żeby wprowadzić ten monitoring, a przede wszystkim, żeby przestrzegać, no między innymi, ramowej dyrektywy wodnej? Tak, przepraszam, pani Małgosiu, tak, przepraszam. To ja może nie będę się skupiała też tak na tym, co obecna władza robiła, bo no wiemy, że to są takie mokre sny ministra Grubarczyka, prawda, jeśli chodzi o kanalizowanie, kaskadyzację Odry, Wisły, ich dopływów. Dla mnie kwestie rzeczne zawsze były priorytetem w tej
w tej kadencji też wspomagałam, oprócz tych rzeczy parlamentarnych, prawda, czyli walki ze specustawą odrzańską, no, byłam pierwszą posłanką, która alarmowała instytucje o katastrofie na Odrze i ten problem monitorowałam. Także, co bardzo ciekawe, często organizacje pozarządowe zwracały się do mnie z prośbą o dokumenty z Wód Polskich, czyli tej wielkiej instytucji giganta. Nie mogłam ich uzyskiwać drogą mailową, więc musiałam jeździć tam do Warszawy, do dwóch różnych, no oni mają tam dwa oddziały, żeby po prostu na miejscu sprawdzać takie gigantyczne pliki. Jak przychodziłam, takie kubki były tych dokumentów, żeby dowiedzieć się, co oni dla tych rzek planują. Ale wracając jakby do konkretów, też zahaczając o te kwestie międzynarodowe, razem z Radkiem Gawlikiem, prezesem Stowarzyszenia EkoUnia, przygotowałam piątkę dla odrodzenia Odry i ona, mam wrażenie, wszystkie te rzeczy porusza, tak, czyli właśnie to było w odpowiedzi na apel koalicji Czas na Odrę, który przedstawiał pewną wizję, do której powinniśmy dążyć, jeśli chodzi o naszą rzekę. No a pytanie było, co zrobić konkretnie. Więc po pierwsze musimy zredukować, a docelowo no po prostu wyeliminować zrzut solanek, ale również ścieków komunalnych, przemysłowych oraz ścieków z rolnictwa, bo pamiętajmy, że bardzo dużym problemem w rzekach są także ścieki z rolnictwa. I musimy to zrobić poprzez rewizję pozwoleń wodnoprawnych, pozwoleń zintegrowanych oraz system budowy oczyszczalni. Tak naprawdę to się też sprowadza do kolejnego punktu, czyli zaprzestania betonowania i kanalizowania Odry. I tu musimy po prostu w ciągu pierwszych 100 dni nowego parlamentu uchylić tak zwaną specustawę odrzańską, która jest niczym innym jak takim credo więcej betonu i więcej soli do Odry i zabierania tej rzeki naturze. Więc to byłby mój taki najważniejszy też postulat, o który w tych pierwszych 100 dniach bym walczyła. Uchylenie tej specustawy. No musimy przywrócić, kolejny trzeci postulat to jest przywrócenie rzeki naturze, a więc no zadbać o te starorzecza, o te doliny rzeczne, o rozlewanie się rzeki i zmiana tego naszego podejścia, prawda? Czyli jakby czwarty punkt mojego programu, że my musimy być blisko Odry, szczególnie to czujemy, prawda? Czy w Krośnie Odrzańskim, czy we Wrocławiu, że ta rzeka jest naszą rzeką, natomiast my musimy tę rzekę użytkować tak, żeby jej nie niszczyć, więc musimy postawić na rozwój turystyki dostosowanej do rzeki. To też będzie takie koło zamachowe dla gospodarki, dla powstawania różnego rodzaju punktów restauracji, wypożyczalni. Natomiast główna zasada jest taka, że my nie możemy przekopywać rzeki, prawda, do naszych potrzeb jakichś tam wielkogabarytowych, ale musimy stworzyć taką atrakcję turystyczną, jaką Odra jest samą w sobie, dostosowaną do tej rzeki. I przejdę też do tych kwestii międzynarodowych, bo mamy taki komitet międzynarodowy do spraw ochrony Odry przed zanieczyszczeniem. Zresztą Radosław Gawlik, którego wspomniałam, był pierwszym prezesem tego komitetu. On powstał po wielkiej powodzi w 1997 roku i zrzesza na różnych poziomach przedstawicieli z Polski, z Czech, z Niemiec, także z Unii Europejskiej. No Odra jest naszą rzeką transgraniczną, więc musimy mocno postawić na tę współpracę międzynarodową, żeby po prostu przywrócić Odrę naturze. Natomiast ten komitet, do którego ja zresztą też apelowałam bardzo mocno podczas katastrofy odrzańskiej i tam między innymi wyszło, że przewodniczący, bo to jest rotacyjna kadencja, przewodniczący tego komitetu nie miał ze strony polskich władz i instytucji żadnych informacji dotyczących katastrofy na Odrze, więc musimy sprawić, żeby ta Międzynarodowa Komisja do Spraw Ochrony Odry przed zanieczyszczeniem miała więcej kompetencji, tak, i więcej środków finansowych, czyli żeby mogła podejmować tak realne działania, a nie była takim tak naprawdę tylko no, ciałem konsultacyjnym, jak jest obecnie, gdzie mamy określone spotkania. Więc no, ta piątka dla odrodzenia Odry to są na pewno rzeczy, których dopilnuję w przyszłym Sejmie. I wydaje mi się, że kluczowe jest tutaj uchylenie przede wszystkim tej specustawy odrzańskiej już w pierwszych 100 dniach i stworzenie takiego prawdziwego, krajowego planu
odrodzenia Odry, przywrócenia Odry naturze. Zamiast betonowania specustawą odrzańską, przywrócenie Odry naturze. I wszystkie te działania by się do tego sprowadzały. Co do monitoringu, bo też pani o to pytała, no, pełna zgoda, że musi być pełen taki monitoring. Natomiast tu też nie chodzi tylko o monitorowanie rzeki, ale o odpowiednie informowanie w czasie, bo co z tego, że my mamy pomiary, prawda, robione na różnych punktach na Odrze, jak tak naprawdę jest przyzwolenie dla wielkich zakładów przemysłowych, dla kopalń na tak zwany business as usual. Czyli okej, no wiemy, że w Odrze jest źle, że normy są przekroczone powiedzmy w tych Gliwicach albo tutaj w Lipkach, ale kolejne fabryki mogą sobie dalej zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym zrzucać te zanieczyszczenia do Odry i w tym momencie to tak naprawdę było przyczyną, prawda, tej katastrofy i wysoka temperatura i niski stan wód, który już wyższy nie będzie. No, zobaczmy, tak, mamy de facto końcówkę września i 26 stopni za oknem. Zimy nie mamy, śniegu nie mamy, lodowca w Polsce nie ma, czyli rzeki są zasilane opadami, są zasilane śniegiem, którego też brakuje. Więc tak naprawdę ta kwestia monitoringu to powinna być też kwestia takiej rozwagi, prawda? I centralnego systemu, który mówi, kiedy można do rzeki coś zrzucać, a kiedy nie. No ale docelowo my tych zrzutów nieoczyszczonych solanek, ścieków komunalnych musimy po prostu wycofać się z tego i stworzyć odpowiednie systemy oczyszczania. Ten plan, nie ukrywam, brzmi bardzo dobrze, jest bardzo skonkretyzowany. Ja tylko jak słyszę hasła, że trzeba będzie stworzyć system, że trzeba będzie coś opracować, cały czas z tyłu głowy mam świadomość, że takie rzeczy trwają bardzo długo, a rzeka potrzebuje, rzeka nie tylko Odra, ale też wszystkie inne rzeki w Polsce, ale również jeziora, które są bardzo zanieczyszczone według ostatnich raportów GIOŚ-u. My potrzebujemy działań również natychmiastowych. Czy istnieją w Państwa propozycjach jakieś działania natychmiastowe, które w sposób szczególny rozwiązałyby bolące nasz kwestie zanieczyszczania rzek czy jezior? To jest dla mnie szalenie istotne, bo ja bym nie chciała czekać, że dopiero za 3 lata powstanie jakiś system, bo się muszą zebrać eksperci, bo ktoś to musi opracować, a to długo trwa. Jest dużo wytycznych, które już istnieje. Są plany związane z tym, jak renaturyzować rzeki. Wystarczy je wdrożyć, bo one na przykład leżą gdzieś na półkach. I mówię o tym dlatego, że między innymi koalicja Ratujmy Rzeki, do której nasze stowarzyszenie należy, i koalicja Czas na Odrę takie dokumenty przygotowała, one są, więc można wziąć już tą wiedzę, która leży, nie tworzyć nowej, wykorzystać te potencjały. Ale jest jeszcze jedna bardzo kwestia ważna, o której chciałabym powiedzieć i zapytać, ponieważ nie widziałam tego w żadnym programie. Powiedziała pani, że z rzeki musimy korzystać, musimy tworzyć na niej biznesy, tworzyć miejsca turystyczne, a ja jestem z miejsca, które wydawało się, że taki potencjał ma. Sama nawet próbowałam coś takiego zrobić i kompletnie nie widzę tej perspektywy i szansy nad rzeką, która ma w tej chwili taki status, mamy taką niewiedzę a propos tego, jaki będzie jej stan, a poza tym, drodzy Państwo, ludzie rzek się w tej chwili boją. Ludzie traktują rzekę jako zło. Jest to albo narracja, rzeka jest zła, bo wylewa. Do tej pory tak było w samorządach to prezentowane, więc się obwałowywaliśmy. Moje miasto jest świeżo po obwałowaniu. Albo teraz jest to rzeka, która jest po prostu płynącym smrodem. I ta perspektywa na to, żeby budować wokół nich turystykę, jest dla mnie zbyt odległą wizją, bo my w tej chwili mierzymy się z faktem, że ludzie rzek ani nie znają, ani nie kochają, tak jak my społecznicy, którzy są jakoś tam sercem związani z tymi rzekami, bo też tej wiedzy im się w żaden sposób nie przekazuje. Czy jest jakiś pomysł na mądre i dobre edukowanie o tym, dlaczego nasze rzeki i jeziora powinny być czyste i co my, bezpośrednio obywatele, też możemy samodzielnie zrobić.
Tak, może poproszę o uzupełnienie i potem... Jeśli mogę tak króciutko, bo tu było kilka kwestii poruszonych. No, jak dla mnie uchylenie specustawy odrzańskiej jest kluczowe, prawda? Bo rzeka nie jest odporna na kryzysy w momencie, kiedy jest przekopywana, obwałowywana, kiedy są robione ostrogi. I tak naprawdę ta katastrofa na Odrze to jest też pokłosie tych działań, tej hydrotechniki i tak dalej. Trzeba te jazy, progi rozebrać, trzeba przywrócić starorzecza, więc według mnie jak uchylimy specustawę odrzańską i zatrzymamy te prace hydrotechniczne, które dzieją się na rzece, to już ta rzeka troszeczkę się odbuduje, bo nie będzie wciąż wzruszana. Plany, czas na Odrę, koalicji Ratujmy Rzeki, jak najbardziej, tak, wykorzystajmy tę wiedzę ekspertów, bo tam po prostu są eksperci. Obecne Ministerstwo Infrastruktury czy Środowiska odmawia z nimi współpracy, ale no myślę, że my jako partie demokratyczne będziemy po prostu z tymi ekspertami dla dobra Odry współpracować. Ja też nie mam takiego poczucia, że ludzie są daleko od rzeki. Jednak mam tutaj wrażenie we Wrocławiu, że ta rzeka to jest trochę takie centrum życia. Że jednak, nie wiem, przy pięknej pogodzie ludzie chodzą na wały. Naprawdę, we Wrocławiu Odra jest pewnym takim centrum życia. Być może edukacja, no na pewno długofalowe, prawda? Jakieś tego typu programy. Natomiast no, jeśli tak zaprzestaniemy i solanek, i zrzutów, no to ta rzeka też odżyje. Ludzie będą nawet w tych mniejszych miejscowościach, gdzie teraz no boją się korzystania, tak, czy przebywania w pobliżu rzeki, będą z tej rzeki korzystać, a clue jest takie, żeby dostosować to użytkowanie rzeki do możliwości tej rzeki, zachować jej walory przyrodnicze, nie niszczyć jej, tylko właśnie razem z nią współistnieć. Dziękuję. To jeszcze poproszę o panią o... Co ja tutaj mogę dodać? Faktycznie jest tak, jak pani mówi. To znaczy, my w dużych miastach korzystamy z rzeki, to jest dla nas element pozwalający nam fajnie spędzić wolny czas. Mieć trochę kontaktu z tą resztką przyrody, którą w dużych miastach zazwyczaj mamy, bardzo zabetonowanych i wybrukowanych. Natomiast to jest fakt i to jest właściwie to podejście z mniejszych miejscowości, ze wsi do rzek, ale ogólnie do przyrody. Jako do zasobu, z którego się powinno najszybciej, najbardziej korzystać, bo jakoś to będzie odrośnie, naleje się woda i tak dalej. Dodatkowo wspierane tym, że nie mamy zwyczaju, jak myślę o systemie państwowym, do tego, żeby projektować stosunek osób no tak naprawdę żyjących blisko i czerpiących z przyrody, przez to, że jeżeli, nie wiem, zaleje mi pole albo na skutek projektowania naturalnych, powiedzmy, gąbek chłonących wodę i tak naprawdę filtrujących wodę, zaleje komuś pole, to my powinniśmy wynagrodzić mu tę stratę i to powinno być oczywiste. I my będziemy musieli to robić. I to jest jedna z pierwszych rewolucji w myśleniu, które jako system państwowy musimy przejść. Bo oczywiście edukacja. Dlaczego ja się zajęłam w ogóle polityką, to też jest powrót do tego. Ja uważam, że jeżeli my nie nauczymy się społecznie funkcjonować zgodnie z przyrodą i dla przyrody, nie przestaniemy traktować jej właśnie głównie jako tego zasobu, z którego się tylko czerpie, wyrzuca śmieci, wysypuje i tak dalej, to my po prostu wyginiemy jako ludzkość i innej drogi nie ma. Więc oczywiście edukacja ekologiczna i uczenie wszystkich od najmłodszych lat, jak te procesy w środowisku przebiegają i co my z nich mamy. Mamy wysuszoną Polskę, mamy rzekę, nad którą latami, dziesiątkami lat pracuje się na tym, żeby była szybko spławnym kanałem do odprowadzania wody do morza, bo tak jest. To jest wielka rewolucja, która nas czeka, ale my nie mamy innego wyjścia, tylko to robić.
I oczywiście. Tak, tylko dopóki... ja właśnie zawsze pytam, jak chcecie to robić. Właśnie dokładnie tak, że jeżeli pozbawiamy kogoś na przykład hektara ziemi, bo potrzebujemy tego miejsca przy rzece do tego, żeby tam stworzyć te naturalne filtry wody i to miejsce do rozlewania się rzeki i do renaturyzowania jej, to musimy automatycznie wynagradzać tym ludziom te straty. Tak, żeby ci ludzie, bo to będzie duża rewolucja, nie tylko jeśli chodzi o rzeki, ale w ogóle o prowadzenie rolnictwa. Jeżeli my chcemy, żeby te osoby i te środowiska wspierały te zmiany, a tego potrzebujemy, żeby po następnych wyborach nie wygrali znowu ci, którzy to wszystko zaorzą, wybetonują i tak dalej. Musimy dawać im poczucie bezpieczeństwa, czyli musimy zabezpieczać ich byt. I to, ja wiem, ja zaraz tutaj usłyszę pytanie o to, a kto za to zapłaci, albo czy to na pewno nas na to stać. My nie mamy wyjścia. Nas musi być na to stać. I jako państwo mamy na to pieniądze. Tym bardziej, że to nie są zmiany, które będą się dokonywały w pół roku. To jest proces, bo to jest natura. I jesteśmy za to w stanie zapłacić, to nam się opłaca i musimy to zacząć jak najszybciej. Jeśli bym mogła uzupełnić, bo troszeczkę mój temat, pracuje w Komisji Rolnictwa w polskim Sejmie, zresztą całą kadencję. I tak, rzeczywiście mamy różnego rodzaju strategie Unii Europejskiej, między innymi strategię bioróżnorodności. W ramach wspólnej polityki rolnej mamy tak zwane ekoschematy. I tak, one nie są idealne, wiadomo, i dotyczą dobrostanu zwierząt i kwestii ochrony przyrody. Natomiast mamy pewnego rodzaju narzędzia, które muszą zostać zmienione, bo ogólnie całe ekoschematy są bardzo mało zrozumiałe dla rolników, ale no w ramach tych środków unijnych możliwe są jakby przesunięcia i rewizje tego programu ekoschematów, ale tam między innymi jest możliwość, żeby rolnik dostawał, tak jak dostaje dopłaty do hektara, prawda, za uprawę czy ziemniaków, czy zboża, czy czegoś, jest możliwość, by miał takie dopłaty właśnie za oddanie pewnych terenów na tereny zalewowe dla rzek, więc jakby pewien mechanizm Unia Europejska w ramach tej strategii bioróżnorodności Europejskiego Zielonego Ładu wypracowała. Pytanie jest, jak dotrzeć z tym, by większa liczba rolników chciała się na te rozwiązania zgodzić. I kolejna rzecz, o której trochę wspominałam i też mam je w tej piątce dla odrodzenia Odry, no kwestia rolnictwa ekologicznego. To rolnictwo ekologiczne jest ważne no nie tylko dla naszego zdrowia, ale szczególnie to rolnictwo, które jest przy rzekach, jest ważne dla kondycji tych rzek, dlatego że jednak no mamy, prawda, różnego rodzaju nawozy sztuczne, środki ochrony roślin owadobójcze, które potem spływają do naszych rzek i też je bardzo mocno zanieczyszczają. Tutaj przykładem może być też, ja w 2020 roku interweniowałam w sprawie katastrofy ekologicznej na Baryczy, to też była ogromna katastrofa. Do tej pory tak naprawdę nie wyjaśniono, co było przyczyną, ale jedną z teorii jest, że albo to było spływanie, tak, podczas ulewnych deszczy tych nawozów sztucznych po prostu z pól do Baryczy, albo drugi trop był, że to była po prostu ubojnia kurczaków, prawda, i te zanieczyszczenia były, ale przyczyny do tej pory nie znaleziono, winnych nie ukarano, czyli bardzo podobnie jak w przypadku Odry, co też pokazuje, jakie jest podejście do rzek. Natomiast kwestia rolnictwa w ochronie rzek, jezior jest też bardzo ważna i wydaje mi się, że mamy tu wypracowane narzędzia europejskie, z których po prostu trzeba skorzystać. Bardzo dziękuję. Mamy wielu interesariuszy i wielu odbiorców. Rzeka tak naprawdę zasila przyrodę, ale też jest taką postacią, która karmi nas i tych odbiorców jest wielu. Ja jednak wrócę jeszcze do tej edukacji, dlatego że ona jest dla mnie niezwykle nurtująca. Ostatnio jak byłam na debacie senackiej, senacka gadka razem z młodzieżą, to właśnie ona zwróciła uwagę po obejrzeniu filmu Ewy Ewart Do ostatniej kropli. Oni powiedzieli, że oni nie zdawali sobie sprawy z tego, jak bardzo zanieczyszczone są rzeki. My o tym wiemy, ponieważ tematami się interesujemy, państwo zapewne również, ale młodzież była zaskoczona stanem naszych rzek i tego, co się dzieje na świecie.
i zadawali nam pytania w stylu, no dobrze, dlaczego do tego doszło i co my mamy zamiar z tym zrobić. Więc w zasadzie jest to pytanie do państwa bardziej niż do nas, społeczników, którzy nad tymi rzekami działają i agregują tych młodych ludzi u siebie, zbliżając ich trochę do tego tematu i zapoznając ich z tym. Oni zadają pytanie, co się musi zmienić poza tym, że specustawy bardzo nie chcielibyśmy mieć. Co się musi jeszcze zmienić? Po pierwsze, żeby oni więcej wiedzieli o tym, jaki jest stan tych rzek, a po drugie, żeby mogli z nich zdecydowanie lepiej korzystać również w tych małych miejscowościach, bo tak jak pani wspomniała, Wrocław, Warszawa, to są miejsca, gdzie życie tętni nad rzekami, ale zapewniam państwa i to potwierdził dzisiaj Mateusz Waligura, który wędruje wzdłuż rzeki, że w zasadzie na całym terenie województwa śląskiego on nad rzeką ludzi nie spotykał. Tam rzeka nie fajnie pachniała, nie było to przyjemnym spacerem dla niego. Dopiero na terenie lubuskiego województwa ludzie zaczęli pojawiać się nad rzeką, wchodzili w dialog i rzeczywiście z tej rzeki korzystali. Więc mamy wiele problemów dookoła rzek, z którymi musimy sobie poradzić, a to wymaga współpracy. Ten kryzys współpracy był bardzo mocno widoczny w zeszłym roku podczas katastrofy, ponieważ nikt nie był w stanie nam odpowiadać na pytania. Jak pytaliśmy Wód Polskich, czy jest bezpiecznie teraz nad rzeką, to mówili, to nie my. Jak pytaliśmy ministra zdrowia, czy jest bezpiecznie, bo może opary z rzeki, bo nie wiedzieliśmy, co to jest, to powiedział, że to nie on. Jak pytaliśmy PZW, który zarządza wodami pod kątem ryb, bo to one przecież były pierwszym świadectwem tej katastrofy, to powiedzieli, że nie wiedzą i nawet nie wiedzą, kogo pytać. Wiosie, giosie, nikt na to nie odpowiadał. Więc to też jest takie moje pytanie na wizję państwa na to, w jaki sposób współpracować z innymi. Ja myślę, że tutaj zacznę od tej końcówki, o której pani powiedziała właśnie, jak się wydarzyła katastrofa, że nie było. Zobaczyliśmy, jak jest ogromny w Polsce właśnie kompetencyjny chaos. Nie ma osób odpowiedzialnych. Te kompetencje się ze sobą jakby kolidują. Inna instytucja mierzy jakość wody, inna instytucja mierzy jej poziom. A zeszłoroczna katastrofa dokładnie pokazała bardzo ścisłą korelację pomiędzy zanieczyszczeniem wody właśnie, a gwałtownym spadkiem poziomu wody. Więc one się już ze sobą nie były w stanie w ogóle dogadać, te dwie instytucje, i przewidzieć tego, że za chwilę kumulacja soli, która spowodowała tą katastrofę, za chwilę będzie miała miejsce. To było do przewidzenia. Także to, co ja powiedziałam na początku, bo uważam, że ta ryba psuje się od głowy, więc bez naprawdę reformy, głębokiej reformy w państwie dotyczącej zarządzania tymi wodami, to my naprawdę nie ruszymy z miejsca. Edukacja jest bardzo ważna, ja za chwilę jeszcze o niej powiem, bo sama ją prowadzę, natomiast to jest absolutny początek historii wyprowadzania naszych rzek ze stanu, w którym 99,9% czy 0,8% jest w złym stanie. I patrząc jeszcze na te kompetencje i to, co się wydarzyło podczas katastrofy chociażby, to jest to, że po reformie, która miała miejsce już po 2015, po dobrej zmianie, weszły Wody Polskie, które mają same w sobie dwie znoszące się kompetencje. Jedną kompetencją jest ich inwestorsko-planistyczno taki kompetencja, w której organizują wszelkiego rodzaju projekty, a jednocześnie są organem nadzoru nad czystością. No to nie może zadziałać. To wygląda tak, jakby to lis pilnował kurnika po prostu. No, nie może być w ten sposób, że jedna instytucja organizuje szereg zadań inwestycyjnych i równie i sama siebie kontroluje. No więc jakby to są paradoksy, z których my naprawdę mamy w tej chwili do czynienia. Jeżeli chodzi o edukację, to absolutnie uważam, że my powinniśmy edukować dzieci od samego początku, od maleńkości, tak? Powinniśmy to robić każdy obywatel osobno, rodzice chodzący za rękę na spacer w lesie, nie rzucający papierków. My jako fundacja, bo jestem prezeską fundacji Wrocław Ma Moc,
Właśnie jestem współorganizatorką tej akcji sprzątania Odry. W tym roku mieliśmy drugą edycję. Pierwszy rok 20 tysięcy wolontariuszy na całym brzegu Odry sprzątało Odrę. W tym roku to już było 30 tysięcy wolontariuszy od Moraw, czeskich Moraw po Zalew Szczeciński. I to była ogromna akcja właśnie edukacyjna, gdzie pokazaliśmy ludziom, wolontariuszom, dzieciom. Ja tutaj jako Fundacja Wrocław Moc sprzątaliśmy ten odcinek wrocławski i zaprosiłam do współpracy kilka wrocławskich szkół i liceów, i podstawówek. Wynajęliśmy kajaki, część dzieciaków sprzątała nabrzeża, część ludzi już dorosłych sprzątała tą rzekę od strony wody. I tak jak właśnie nazwaliśmy ją z organizatorem tej całej akcji Czysta Odra, Dominikiem Dobrowolskim, że jest to 840 kilometrów edukacji. I rzeczywiście okazało się, że ta edukacja przebiegła fantastycznie. Że te dzieci były przedumne z tego, że i zdziwione bardzo, co z tej rzeki, co z tej Odry zostało wyciągane. Tam po prostu było wszystko. Tam się znajdowało sprzęty AGD, stare rowery, ale przede wszystkim 80% to były opakowania szklane i plastikowe. I tutaj też powinniśmy już pomyśleć o systemowym rozwiązaniu, żeby te wszystkie opakowania jednorazowego użytku nie trafiały do naszych rzek. Czyli powinniśmy pomyśleć znowu o systemowym rozwiązaniu, czyli systemie kaucyjnym, które funkcjonuje bardzo dobrze w Europie i nie wiem, 90% opakowań szklanych i plastikowych jest już poddawana zwrotowi, recyklingowi. No u nas niestety to wszystko trafia do rzek, potem to trafia do morza. Także no ten problem jest dosyć złożony, kompleksowy i zarówno trzeba zacząć od regulacji prawnych, legislacyjnych, które pewne paradoksy i pewne absurdy wyeliminują, aż po organiczną pracę u podstaw, edukując młodzież, dzieci właśnie w szkole. Może nie jest to tylko i wyłącznie, nie powinno to może być tylko i wyłącznie rolą organizacji pozarządowych, fundacji różnych, a właśnie jakoś również państwa, prawda, wprowadzając takie przedmioty do szkół. No ale niestety tak najczęściej się dzieje. Bardzo dziękuję, że to społecznicy jako pierwsi przejmują te funkcje i tu może takie wtrącenie, że właśnie dzisiaj wysłaliśmy informację prasową o tym, że 3 organizacje łącząc się powołały pierwszą rzeczną szkołę. Będziemy uczyć w terenie, będziemy uczyć w praktyki na konkretnych przykładach, więc wszystkich chętnych zapraszam do współpracy, ponieważ ten kryzys edukacji jest kryzysem, który w trybie natychmiastowym trzeba uzupełniać. Ale pani Małgosiu miała jeszcze coś do dodania? Znaczy, może a propos tej współpracy? Znaczy, jestem przekonana, patrząc nie tylko na kwestie zarządzania rzekami, ale ogólnie jeśli chodzi o ochronę przyrody w Polsce, że potrzebujemy no, rewizji funkcji instytucji ochrony przyrody. Mamy różnego rodzaju instytucje, bardzo często czy mieszkańcy, czy nawet ja jako posłanka po prostu odbijam się od drzwi, prawda? Bo jest przerzucanie się listami i każda organizacja, która mówi, GIOŚ się tym nie zajmuje, proszę do, tak, czy tam RDOŚ-u i tak dalej. Jest, rzeczywiście trzeba by było zmienić jakby tę całą strukturę dotyczącą różnego rodzaju państwowych instytucji dotyczących, zajmujących się kwestiami ochrony przyrody. Zresztą tak samo jest, jeśli chodzi o kwestie ochrony zwierząt, prawda? Mamy różnego rodzaju państwowe inspekcje weterynaryjne. Jest ten sam problem, więc trzeba by było tutaj pomyśleć, jak ma to być systemowo i rzeczywiście pewne rzeczy powinny wrócić do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Ja zresztą jestem zwolenniczką, nie wiem, czy państwo pamiętają, kiedyś Ministerstwo Środowiska było Ministerstwem Ochrony Środowiska, ale zostało to usunięte, zmienione, co tylko pokazuje jakby intencje, prawda, jaka ma być tego funkcja. Okej, mamy jakieś środowisko, no to musimy się nim zająć, ale niekoniecznie je chronić, więc nawet i to nazewnictwo miałoby bardzo duże znaczenie. Co do edukacji, ja uważam, że obecny rząd nie wykorzystuje w pełni możliwości prowadzenia kampanii społecznych. Na to powinny być zarezerwowane też pewne środki budżetowe i kampania społeczna uświadamiająca, jak ważna jest, nie wiem, dostosowanie się do ramowej dyrektywy wodnej, czy do dyrektywy siedliskowej i ptasiej.
które dotyczą między innymi rzek. Kampania, która byłaby zarówno w mediach prowadzona, jak i w mediach społecznościowych, jak i z wykorzystaniem być może no, influencerów, którzy docierają też do młodych ludzi, to powinno być to narzędzie edukacji, prawda? No wiadomo, że musi się zmienić rząd, no bo ten rząd uważa, że wszystko jest super i nic w tym zakresie nie trzeba robić, ale mam wrażenie, że w Polsce niewykorzystywane jest to narzędzie po prostu takich rządowych kampanii społecznych na dany cel. Już pomijając oczywiście kwestię szkoły, która jest, no jak wiemy, wymaga bardzo, bardzo gruntownej zmiany, ale też no, wprowadzenie edukacji klimatycznej, edukacji przyrodniczej. Bardzo mi się spodobało to, co pani powiedziała, że będziecie prowadzić taką edukację w terenie, prawda? Bo według mnie właśnie, jeśli chcemy uczyć dzieci i młodzież tego, czym jest natura i czym jest dbałość o środowisko, to nie można tego robić z podręczników, tylko właśnie trzeba wyjść poza obszar szkoły i robić taką edukację w terenie, tę najważniejszą. No, rzekami też nie można zarządzać, będąc daleko od nich, gdzieś w stolicy, w zamkniętym pomieszczeniu. Trzeba po prostu wyjść nad tą rzekę, chociaż tak jak tutaj, żeby mieć ją za szybą, a najlepiej jej dotknąć, widzieć i być blisko, do czego wszystkich Państwa namawiam, bo jest to najlepszy sposób na obcowanie z przyrodą i łapanie tego kontaktu, tej relacji, której ewidentnie nam dzisiaj brakuje. My próbowaliśmy jako organizacja namówić lokalne szkoły na takie zajęcia w terenie i proszę nam uwierzyć, pomimo tego, że było przygotowane dla nich wszystko, te szkoły nie chciały przychodzić, ponieważ w kontekście procesów, które muszą przejść wewnętrznie, administracyjnych, pozwoleń, zgód, było to dla nich zbyt dużym wysiłkiem, żeby zabrać dzieci nad rzekę na lekcje przyrody w przyrodzie. Więc mam nadzieję, że takie postulaty, jak między innymi zbliżanie do przyrody, czy też umożliwienie, żeby również organizacje pozarządowe mogły prowadzić edukację pozaformalną, będą również uwzględnione w tych programach. To jest bardzo ważne, co pani powiedziała. Ta edukacja pozaformalna to w naszej opinii jest tak, że ona w ogóle powinna być bardzo nieformalna. I to jest coś, o czym panie nie wspomniały wcześniej. To znaczy rząd bardzo często korzysta i zrzuca odpowiedzialności i wyręcza się organizacjami pozarządowymi. A to jest właśnie dobry przykład, jak wracać te małe społeczności, mniejsze społeczności, różne społeczności do pracy nad polubieniem albo przekonaniem się do rzek z powrotem i wypracowaniem tego dobrego życia z rzekami. To jest właśnie wspieranie tych małych, pozarządowych organizacji lokalnych. To jest właśnie coś, bo mamy ludzi, którzy są i wiedzą, możemy dać im narzędzia, możemy ich wesprzeć w tej pracy. To niekoniecznie musi być tak, że tutaj przychodzi szkoła, tu jest reklama w telewizji, wspomniałaś o influencerach, nasz obecny rząd próbował i to było straszne, więc może dobrze, że tego nie poszedł tą drogą, ale naprawdę możemy rzeki przybliżyć ludziom i możemy te, oprócz systemów nadzoru, do których to było widać przy okazji właśnie katastrofy na Odrze, pierwsze o tym informowały nie instytucje do tego powołane, tylko właśnie zaangażowane osoby. I ta demokratyzacja rzek, to tego patrzenia na przyrodę, to jest właśnie to, co da się wypracować. I no, tylko chęci, więc mam nadzieję, że szybko. Bardzo proszę. Jeżeli chodzi o taką promowanie właśnie, promocję spędzania czasu nad rzekami, nad jakby no radością z czerpania z tych walorów, które one niechybnie nam dają, nie wszyscy. My we Wrocławiu, tak jak pani powiedziała, jak powiedziałaś, potrafimy czerpać, cieszymy się tą rzeką, żyjemy tą rzeką. No ja na przykład osobiście tutaj zrobiłam dwa patenty, da się zrobić na Odrze, słuchajcie, i patent sternika motorowodnego i żeglarza przy moście milenijnym parę lat temu.
I strasznie kocham Odrę, pływam tą Odrą bardzo często i kajakami, i różnymi innymi jednostkami. I z tej miłości do Odry, to wam powiem, co w tamtym roku wymyśliliśmy z kolegą, który prowadzi taki portal turystyczny. Nakręciliśmy film Szlakiem Dolnośląskiej Odry. Film miał dwa odcinki. Jeden odcinek pokazywał niezwykle interesujący, naprawdę nie zdajemy sobie chyba do końca wrocławianie sprawy, jaki mamy niesamowicie interesujący ten odcinek tutaj wrocławski, wrocławski węzeł wodny, jak to jest ciekawe historycznie. No i cały odcinek dolnośląski, od Oławy po Głogów pokazaliśmy. Okazuje się, że na tej Odrze, słuchajcie, jest naprawdę bardzo dużo, przynajmniej skończyliśmy kręcić film 20 lipca, a 20 któregoś się okazało, że to były pierwsze sygnały, że się katastrofa pojawiła. Ja nawet miałam pomysł, żeby w jednym odcinku wskoczyć do wody na Marinie Osobowice, bo tam takie małe dzieciaczki pływają w szkółkach żeglarskich. No potem się cieszyłam, jak tydzień później się okazało, że to jest jednak toksyczny ścieg, że nie. Ale chodzi o to, żeby pokazywać, że na tych rzekach no naprawdę dzieje się dużo. Jest dużo marin, jest dużo możliwości spędzania czasu zarówno dla dorosłych, jak też dla młodzieży. To nawiązując do tego, co pani powiedziała, drodzy państwo, w rzece cały czas ludzie się kąpią. Jesteśmy świadkami tego, jak bardzo często ludzie z Ukrainy, do których nie dociera informacja o stanie rzeki, wchodzą i w bardzo gorące dni kąpią się w niej. A jakiś miesiąc temu, kiedy wyszłam z aparatem fotograficznym, żeby nakręcić pięknego czarnego bociana, który sobie brodził w poszukiwaniu pokarmu, zobaczyłam dwie osoby, które wyciągają coś z wody, brodząc po brzegu jak czapla. Były to wyciągane małże do reklamówki. Nie byli to Polacy, oni mieszkają i pracują w lokalnej firmie i jak się okazało, wyciągali małże w celach konsumpcyjnych. Więc to jakby pokazuje cały czas kryzys wiedzy, komunikacji, w której funkcjonujemy. Bo dla nas stan na Odrze tak naprawdę się nie zmienił. Nie zmienił się stan fizykochemiczny wody. Ona jest minimalnie w lepszym stanie ze względu na nie tak bardzo wysokie temperatury i jednak większy przepływ tej wody. Natomiast nie zmieniło się dla nas mieszkańców nic. Ja mam nadzieję, że czeka nas jednak inna przyszłość. I bardzo zachęcam państwa do pytania, bo widzę pana z tyłu, do zadawania tych pytań naszym gościom. Dzień dobry państwu. Proszę państwa, 26 kwietnia poseł Tomasz Zimo złożył w Sejmie propozycję uchwały. Ona stała się ta propozycja oficjalnym drukiem sejmowym. Ja może przeczytam, bo to jest krótkie. Ma 854 km, 742 w granicach Polski. Ponad 100 tysięcy kilometrów kwadratowych do rzecza, leży nad nią 28 miast. Odra. Druga co do długości rzeka Polski. O Odrze wspominał w wierszu Tonie Fraszka znany poeta Rafał Wojaczek. Kiedy ty mówisz rzeka, to ja słyszę Odra. Kiedy ty dom powiadasz, to ja słyszę Polska. Kiedy ty mówisz Odra, to ja słyszę ręka, pewne ramię, na którym twój dom się opiera. Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, krytyk literacki Andrzej Zawada twierdził, moim drogowskazem jest Odra i ona mnie prowadzi. Płynie w tym miejscu z pięknym stoickim spokojem, a to na ogół wystarcza, by nie analizować po raz kolejny historii. Ta rzeka ma w sobie kojący rytm wieczności, którego komponentami są również ironia i wyrozumienie. Nikt by nie zgadł, że potrafi być dzika i nieobliczalna. Podobnie jak historia, której nikt by nie podejrzewał w słoneczny i łagodny dzień wiosenny. By słysząc rzeka rzeczywiście nadal myśleć o Odrze, pewnym ramieniu, na którym nasz dom się opiera, by podziwiać jej kojący rytm wieczności, staramy się i musimy o nią zadbać. Częścią naszej wolności powinna być, a wręcz musi być, zielona Polska.
Zatrucie Odry w 2022 roku powinno wywołać w każdym z nas konieczność wdrożenia planu jej ratowania, a także innych polskich rzek. Bez czystej wody nie ma bezpiecznej Polski. Katastrofa na Odrze nie może się powtórzyć. Nie ma tutaj pani poseł Rożeckiej-Stachowiak, która była członkiem Komisji Kultury, ale jest pani poseł Małgosia Tracz. Małgosiu, dlaczego tej uchwały nie poparł największy klub sejmowy opozycyjny? Dlaczego tej uchwały nie poparli posłowie? Dlaczego ta uchwała nie pozwoliła na to, by rok 2024 stał się rokiem Odry? Dlaczego złamano regulamin w Komisji Kultury i w ogóle nie przedstawiono tego druku? Dlaczego, bo przypuszczam, że ty nawet o tym nie wiesz. Rok Odry, czyli rok 2024, mógł być właśnie dokładnie tym, że przez cały rok o Odrze moglibyśmy mówić. Byłaby absolutnie potrzebnym, koniecznym, wręcz wymarzonym patronem roku. Bardzo dziękuję za odczytanie treści tej uchwały. Rzeczywiście ja o niej nie wiedziałam. Wydaje mi się, że nie ujrzała światła dziennego, ale gratuluję inicjatywy. Są pewne zasady w Sejmie, nie wiem, Tomku, może pamiętasz, że rzeczywiście jest taka inicjatywa, że można podjąć kilka uchwał dotyczących danego roku, czyli w 2023 roku podejmujemy uchwały na rok 2024. Zazwyczaj jest to związane z jakąś rocznicą urodzin, śmierci ważnej osoby lub danego wydarzenia. Ja sama też chciałam złożyć taką uchwałę, żeby rok 2024 był rokiem ochrony polskiej przyrody, no bo tam wiele rzeczy. To była rocznica bodajże pierwszej uchwały o ochronie, przepraszam, ustawy o ochronie przyrody. No cóż, no taka jest arytmetyka, widać w Komisji Kultury, która to zatwierdza, ja akurat w tej komisji nie zasiadam, że można wybrać tylko kilka uchwał, zazwyczaj jest składanych ich kilkadziesiąt, a po prostu wybierane przez tę komisję jest kilka, ale też wiadomo, uchwały sejmowe są bardzo ważne, tylko one nie zmieniają rzeczywistości, prawda? To są uchwały, które mają upamiętnić pewną rzecz albo zwrócić na nią uwagę. Natomiast to nie jest legislacja taka jak w ustawach, jak na przykład byśmy uchylili specustawę odrzańską, tak, to jest jakby konkret, albo byśmy wprowadzili ustawowo, że zakaz zrzucania nieoczyszczanych solanek do Odry. Symbole są ważne, ale myślę, że my też tutaj musimy trochę o konkretach. Dziękuję. W sprawach poważniejszych. Był rok Wisły i to niedawno, więc była idealna okazja, by rok 2024 właśnie stał się rokiem Odry. I to by pozwoliło, to by wręcz zmusiło do działań także legislacyjnych, a także i do tego, by rzeczywiście zająć się na poważnie problemami Odry. A tak to, jak się okazuje, wielu posłów w ogóle o tym nie wie. A w Komisji Kultury, jak już tak mówię, są posłowie PiS-u, ale są także i posłowie Platformy Obywatelskiej. Dlatego tym bardziej szkoda, że ty o tym nie wiedziałaś. Dziękuję. Mamy jeszcze jedno pytanie z widowni. Tak. Krzysztof Smoliński, Koalicja Czas na Odrę. Wzdłuż rzeki Odry szedł marsz dla Odry w kwietniu i w maju. Z intencją nadania rzece osobowości prawnej. Czy to może zmienić rzeczywistość? To jest pytanie do posłanek i kandydatów. Do mnie, proszę. No bardzo dużo mówiliśmy tu o tych systemowych kwestiach. Oczywiście uważam, tak jak tutaj poseł Tomasz Zimok we własnej osobie, że tego typu symbole, zwrócenie na coś uwagi, marsze, zabieganie o to, żeby Odra miała osobowość prawną, którą to Olga Tokarczuk tutaj nasza, no nasza wspaniała
noblistka dolnośląska bardzo mocno o to zabiega, ja jestem całym sercem za tym. Natomiast chodzi o to tak naprawdę, żeby zwrócić uwagę tym, którzy nie dbają o te nasze rzeki, o nasze środowisko, którzy prowadzą rabunkową politykę środowiskową, już nie tylko o rzeki, ale zobaczcie Państwo, co się dzieje przecież z lasami. Są wywożone masowo setki tysięcy ton lasów do Chin, tak? Polityka związana z emisją dwutlenku węgla. 50 tysięcy Polaków co roku umiera ze względu na smog, jaki mamy. Też z tym nie walczymy. Nie rozwijamy zielonych energii. Nie rozwijamy rozproszonej energii ze słońca, z wiatru. Zahamowaliśmy całkowicie energię z wiatraków i tak dalej. To pokazuje jakby całościowo, że obecna władza, i to sobie musimy powiedzieć, drodzy Państwo, marsze, uchwały mówiące, że Odra jest poezyjną, poetyczną, wspaniałą istotą. To wszystko absolutnie powinno się dziać równolegle. Ale dopóki władza nie zacznie traktować środowiska jak cennego zasobu, jak rzeczy, od której zależymy wszyscy, my, ludzie, nasze kolejne pokolenia, to się nic po prostu konkretnego nie zmieni. Dlatego tak jak mówi tutaj pani posłanka, ja uważam, że teraz należy przejść do konkretów. A pierwszym konkretem, który trzeba zrobić natychmiast, to jest ograniczyć zasolone zrzuty do Odry. Bo bez tego nie zrobimy nic. Ja mogę edukować co roku z 30 tysiącami dzieciaków, wolontariuszy w całej Polsce, sprzątając Odrę. Ale to nic nie zmieni, jeżeli cały ekosystem, bioróżnorodność Odry będzie zabijana po prostu chemią ciężką, która powoduje wzrost alg, które są odpowiedzialne za toksyny, które powodują, że cały nasz ekosystem rzek wymiera. Także wszystkie te elementy są ważne, ale najważniejsze jest podjęcie realnych, konkretnych kroków. Tak, to teraz ja może się wepchnę. To jest fajny pomysł, dlatego, bo to fajnie zwraca uwagę na ważną rzecz. Ale z jednej strony boję się właśnie tego, że możemy uzyskać, możemy dać osobowość i dalej z tym nic nie robić. Z drugiej strony to nie tylko Odra. Jeszcze widzę parę innych, na przykład Puszczę Białowieską albo Wisłę, której też taki tytuł by się należał. I bardziej chciałabym, żebyśmy ogólnie zaczęli przyrodę tak traktować. I to jest największe wyzwanie. I chciałabym jak najszybciej zacząć robić rzeczy, żeby to się zaczęło w końcu wydarzać. To ja może króciutko. Tak, jestem za nadaniem Odrze osobowości prawnej. Uważam, że to są nie tylko symbole, ale też pewnego rodzaju narzędzia, bo mamy przykłady w innych zakątkach ziemi, gdzie naprawdę wtedy mamy legalnych, prawnych obrońców danego skarbu natury. Ale to znaczenie symboliczne też byłoby ważne, dlatego że obecnie panuje takie przekonanie, tak, takie właśnie biblijne przekonanie, czyńcie sobie ziemię poddaną, czyli my możemy robić co chcemy z tymi rzekami, z tymi drzewami, z tymi zwierzętami. I jest ta świadomość, prawda? W momencie natomiast nadania osobowości prawnej przyrodzie ta świadomość się zmienia, bo to znaczy, że one są wartością samą w sobie, że one nie są rzeczą i nie są narzędziem do użytkowania przez nas, ale z nami współistnieją i tak jak my zasługujemy na ochronę, w tym prawną, tak samo i one. Ja może zanim oddam tutaj panu głos i do pytania, ja tylko sobie pozwolę dwa zdania dodać. My jako organizacja, jako Akcja Demokracja wspieraliśmy i wspieramy postulat nadania rzece Odrze osobowości prawnej. Marsz dla Odry odbył się między innymi dzięki naszemu wsparciu. I mocno chciałbym tu również chyba podkreślić, że tak, o to ma pewien wymiar symboliczny, znaczy samo to uznanie Odry za osobę. To ludzie słyszą pierwsze, jak słyszą o osobowości prawnej, ale wydaje mi się, że równie ważny jest ten drugi element. Osoby prawnej. Znaczy tam jest cały projekt ustawy i o to chodzi, żeby rzeka mogła być reprezentowana na równi, tak jak my, po prostu w toku procesów prawnych i żeby mogła mieć osoby
ludzi. Prawo jest jakby dla nas w pewnym sensie tworzone, ale żeby miała tych swoich obrońców i obrończyni nie tylko w formie aktywistów i aktywistek, kampanierów i kampanierek, polityczek i polityków, ale po prostu na sali sądowej też, żeby oni byli w procesie i w tej całej procedurze sądowej obecni. Także my jako organizacja też mocno ten postulat wspieramy, choć chyba nie będę ukrywać, że też o nim myślimy jako o postulacie do osiągnięcia raczej w dłuższym okresie czasu niż w następnej kadencji parlamentu. Więc dopiero w ostatnich 5 minutach padło słowo las. Las jest najważniejszym elementem, bez których rzeki nie istnieją, zwłaszcza lasy górskie. Proszę Państwa, las, taki żywy las, prawdziwy las, zbiera 15-20 razy więcej wody niż uprawne pola, te orane zwłaszcza. Więc warunkiem istnienia Odry są lasy. Panie tu już wspominały, że wywozi się tam setki tysięcy ton i tak dalej. Więc to nie jest nowa rzecz. Z pewnością Państwo wiecie, że na przełomie XIX i XX wieku nasze góry były łyse. Że dopiero wtedy zaczęto je. A dlaczego były łyse? Bo był przemysł wydobywczy, bo był szklarski przemysł i tak dalej. Więc zaczęto je siać. Świerki w Sudetach były rozsiewane z balonów. Notabene nieodpowiednie świerki, bo to były świerki tam gdzieś z zachodnich Niemiec dzisiejszych. Więc powtarzam, że powinniśmy walczyć o lasy. I przyszły, mam nadzieję, dzisiejszy opozycyjny blok będzie o to walczył po prostu. Dziękuję. Jeśli mogę, dziękuję bardzo za ten głos. Ja poparłam manifest leśny, czyli ten manifest podpisany przez prawie 200 organizacji i ruchów społecznych właśnie w obronie lasów, czyli przede wszystkim to, że 20% lasów ma być wyłączonych z tej funkcji gospodarczej, tak, że lasy mają być w większym stopniu oddane przyrodzie i ludziom. Też w tym manifestie są między innymi zapisy dotyczące kwestii wynagrodzeń, prawda, bo mamy bardzo duże dysproporcje pomiędzy zarobkami leśników, a na przykład pracownicy parków narodowych, którzy wykonują przecież ogromną pracę. Oni chronią tę przyrodę, oni nie tną, oni chronią, muszą mieć ekspercką wiedzę, zarabiają 2 razy mniej niż leśniczy. Więc ja deklaruję pełne wsparcie dla tego manifestu leśnego i dążenie do realizacji jego postulatów. Ale też brać pod ochronę, prawda? Nasza partia Polska 2050 ma w swoim postulacie, żeby rzeczywiście zacząć chronić te cenne przyrodnicze obszary, tworzyć parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody i żeby tam wara jakimkolwiek komercyjnym interesom dotykać tak cennych zasobów leśnych, które teraz są po prostu degradowane na dużą skalę. A złudzeniem jest, że można gospodarować rolniczo powyżej 400 metrów na terenie Polski. Powyżej 400 metrów powinny być lasy, ewentualnie łąki i pastwiska. Więc chyba nadal dopłaca się do rolnictwa właśnie powyżej 400 metrów. Absurd zupełny. To rolnictwo nigdy nie będzie, powiedziałbym, dodatnio produkcyjne. Nigdy. Mamy jeszcze jedno pytanie. Tak, i kończymy. Tak, ja myślę, że tak na koniec.
Mam pytanie do dwóch pań, bo jeśli chodzi o stanowisko Partii Zielonych, którą reprezentuje Małgorzata, znam doskonale program. Natomiast mam pytanie do pani z Lewicy i z pani Trzeciej Drogi. Rozumiem, że to, co panie tu przedstawiły, obrona rzek, lasów na dzisiaj, ponieważ dzisiaj jest temat takiej debaty, bo jest osoba głęboko zainteresowana, która to prowadzi. Natomiast jak dalece wasze partie, jak przyjdzie do działania, jak dalece będziecie stawiać na pierwszym miejscu sprawy przyrody, zwierząt, lasów, rzek, przed sprawami socjalnymi ludzi? Jeszcze sekundkę, bo kto jest wyborcą? Wyborcą jest człowiek, ten, który tam ma te łąki, te lasy, te pola. Wyborcą nie jest rzeka, nie jest las, nie jest zwierzę. Co będziecie panie, jako przedstawicielki, ale ja mówię, że macie za sobą wasze partie, przyjdziecie do siebie, jak przyjdzie do realizacji, nie co nam pani tutaj nam zawraca głowę, mamy ważniejsze rzeczy, trzeba domy budować. Ciekawa jestem, jak to będzie wyglądać. To może ja zacznę. Tutaj zresztą mam kolegę z mojego ugrupowania Trzeciej Drogi, posła Tomka Zimocha. Ja mam tutaj dosyć prostą odpowiedź, dlatego że moja partia w swoim absolutnym DNA od samego początku miała dbanie o czyste środowisko. To jest nasz absolutnie topowy, jeden z najważniejszych filarów w ogóle naszego programu. Do tego stopnia, że my będziemy zabiegać o to, żeby stanowisko ministra środowiska było w randze wicepremiera. Dlatego, że uważamy, że planeta, nie ma planety B, jest tylko planeta A. To już jest bardzo szerokie. I my musimy dla przyszłych pokoleń, bo dla nas już jest za późno, ale jeżeli my się nie zreflektujemy, to naprawdę nasze dzieci, nasze wnuki za chwilę nie będą miały gdzie żyć. Zobaczmy, jak to postępuje. To nie jest kwestia za 50 lat, to jest kwestia być może za 10 lat. Przecież w ciągu roku, dwóch pojawiają się już takie zmiany klimatyczne, masowe pożary, z którymi mieliśmy dramaty do czynienia w tym roku w Europie całej, powodzie, tornada, trzęsienia. To są rzeczy, których jeżeli my naprawdę, nasze pokolenie nie weźmie sobie głęboko do serca. Ja mam trójkę dzieci. One mają 17, 15 i 10. Ja się zaczynam martwić naprawdę, w jakim świecie będą żyły moje dzieci i czy ja w ogóle doczekam wnuków. Dlatego mówię, przepraszam, z takim emocjonalnym trochę natężeniem, dlatego przystąpiłam właśnie do tej partii, że ta partia w sercu, w swoim DNA ma walkę o czyste środowisko na wszystkich polach. Na wszystkich polach. Najważniejszą rzeczą dla nas to także to nie jest tylko wyborczy tutaj jakiś preludium, jakiś. Nie, to jest po prostu coś, co porusza nas wszystkich. Nawet naszą rzeczniczką partii jest dziewczyna, która była przez wiele lat w WWF-ie, Kasia Karpa-Świderek. My po prostu wszyscy tym żyjemy i dla nas jest to jeden z najważniejszych naszych obszarów, środowisko i nasza planeta. Ja jestem Razemką. Osobiście głosowałam nad przystąpieniem swojej partii do koalicji Ratujmy Rzeki. Nasze posłanki jeździły w Bieszczady wspierać wilczyce broniące słynnej działki. Jest to dla nas jeden z podstawowych obszarów zainteresowania. Natomiast ja tu od razu powiem, z czym my jako Razem i mam nadzieję jako Lewica się nie zgadzamy. W czym my widzimy problem i co wyszło w pani pytaniu. Bo tam był fragment, co będzie, jeśli będziecie musieli wybierać jakieś zabezpieczenie socjalne ludzi, byt socjalny ludzi i zabezpieczenie przyrody. No więc my twardo stoimy w przekonaniu, że nie ma jednego bez drugiego.
że zapominanie o zabezpieczaniu osób żyjących koło przyrody, którą się chce zabezpieczać, skutkuje tym, że oni będą robić wszystko i głosować na wszystkich, którzy pozwolą im zabezpieczać swój byt kosztem przyrody. Nie ma innego sposobu, żeby uczyć społeczności współpracy i współżycia i chronienia przyrody, nauczyć ich wartości przyrody, niż to, żeby zabezpieczać ich byt. Jako osoby, jako cywilizacja ludzka, jesteśmy dosyć drapieżnikami. Zwłaszcza, tak jak Małgorzata mówiła wcześniej, mamy to chrześcijańskie, a nawet nie tylko chrześcijańskie, przekonanie, że przyroda jest po to, żeby sobie z niej brać i koniec. I to jest duży, długi proces, żeby naszą źle postępującą cywilizację tego oduczyć. Zwłaszcza cywilizację północnej, północy naszego globu. Sekundkę, ja tylko chciałam, Myślę, że pani pytanie trochę też szło w tą stronę. Ja tak je przynajmniej rozumiem i widzę to lokalnie w swojej społeczności, że interes rzek będzie drugorzędnym interesem dla tych ludzi, którzy patrząc na ich zarobki, klasowość i pozycję społeczną, zwyczajnie w pierwszym wyborze będą potrzebowali zaspokoić swoje te najpotrzebniejsze rzeczy. W związku z tym aktualny też ich stosunek do przyrody, do rzek, do lasów jest marginalnym zainteresowaniem. W związku z tym nie będą to wybory pod tytułem, która partia walczy o przyrodę, bo dla nich najważniejsze jest to, która partia walczy o to, żeby mieli gdzie spać i co jeść. Dobrze zrozumiałam pani pytanie? Nie, może ja nie dramatycznie, tak ale taka jest sytuacja w mniejszych miejscowościach. Tak to wygląda, bo niedawno była u nas etnografka, która razem ze studentami prowadziła badania, drodzy państwo, i to wychodzi również z badań wśród społeczności. To znaczy my się przyzwyczailiśmy do tego, że my sobie jakoś radzimy, a kogoś się, nie patrzymy się na tych, który się stawia przed wyborem takich, cofnij się, bo ja ci tak każę, no trudno, nie będziesz miał co jeść, nie? I od nich się wymaga. No, to, co mamy teraz, jest efektem takiego działania. Żeby myśleć o sprawach wyższych, musimy mieć zabezpieczone podstawy, czyli nasze bezpieczeństwo, bo to idzie w parze. Inaczej będziemy walczyć o ten krzak pomidora. Ja bym tego bardzo nie chciała. Ja mam 5 dzieci, moje dzieci... Trójka już jest dorosła i mówią, że nie będę babcią. I okej, to jest ich wybór osobisty. Natomiast to jest związane z tym, jak one widzą przyszłość planety między innymi i swoją przyszłość na świecie, więc to nie jest fajne. Nie? Ja jestem mieszkanką Wrocławia. Jestem też inżynierem i wiem, jak przebiega proces inwestycyjny. Dużo panie mówią o tym, co trzeba zrobić, ale ja nie usłyszałam konkretów. Nie wiem, ile czasu panią zajmie to, jeżeli panie, którąś z pań wybiorę. Kiedy powstaną te oczyszczalnie przy tych zakładach, które produkują tą słoną wodę? Ile pieniędzy trzeba będzie wydać na to? I skąd wziąć te pieniądze? Ja to chciałabym usłyszeć, żeby naprawdę wiedzieć, że zrobicie cośkolwiek, bo legislacja, gadanie to jest dla mnie naprawdę mało ważne. Ja bym chciała, żebyście działali tak jak PiS. Jeden dzień uchwała, ustawa, następny dzień działamy. Inaczej my za rok spotkamy się tutaj, będą następne śnięte ryby i będziemy gadali o tym samym, że trzeba wybudować oczyszczalnie, może zidentyfikujecie te firmy, które zanieczyszczają, ale rolnicy nie zostaną wyeliminowani z pól, a oni też zanieczyszczają Odrę. Jak sobie z tym poradzicie? I chciałabym usłyszeć jakieś konkrety.
To jeśli mogę zacząć. Bardzo dziękuję za to pytanie. Tak, działać musimy szybko i ja tutaj nie mam wątpliwości. To, co już mówiłam, jak zaprzestaniemy kanalizowania Odry, to ona już sama w pewien sposób odbuduje swoją odporność. Nie umiem pani powiedzieć na razie na pytanie, ile to będzie kosztować. Na pewno zyskamy środki, prawda, których nie przeznaczymy na te wielkie inwestycje hydrotechniczne. Ile ich jest? Trudno powiedzieć, bo Wody Polskie odmawiają dostępu do informacji, jeśli chodzi o te inicjatywy. Tak jak wspominałam, ja akurat o Wiśle jeździłam specjalnie 2-3 razy do Wód Polskich, żeby przeglądać sterty dokumentów. Więc jeśli będziemy, na razie jesteśmy pozbawieni jako politycy opozycji demokratycznej też rzetelnych informacji finansowych. Ale część z tych działań po prostu będzie bezkosztowa, tak? Bo jeśli przestaniemy przekopywania Odry, to jest też element jakby wewnętrznej polityki samorządowej PiSu, prawda, że wójt czy burmistrz zapewnia po prostu miejsce pracy, no i kopiemy teraz tę Odrę i zatrudniamy. Natomiast jakby wycofać te środki, to będą środki na to, by zbudować efektywny system takiego aktualnego monitoringu. Będą środki na naprawdę dobre przejrzenie tych pozwoleń wodnoprawnych. Będą środki na to, by przywrócić Odrę naturze, czyli rozebrać na przykład te jazy, te kaskady, zaprzestać Siarzewa, tak? No, Włocławek i to wszystko. Tak, bo to jest właśnie dobry przykład. Co prawda Wisła, prawda? Mamy jeden stopień wodny, on pęka pod naporem, trzeba go wzmocnić i wydać multum milionów na to działanie, natomiast on dalej będzie pod naporem się wody ugiął i trzeba zbudować wtedy kolejny. I to jest droga po prostu donikąd, więc brakuje kogoś, kto by naprawdę powiedział stop Siarzewo i rozbieramy Włocławek. A jeśli chodzi o Odrę, no to mamy podobne rzeczy, że musimy te progi zniwelować, a nie stosować taką filozofię końca rury, że okej, kaskadyzujemy, no i dajemy przepławki dla ryb i wydaje nam się, że sprawa jest rozwiązana. Więc tak, działać trzeba szybko i na pewno będziemy szybko działać, ale środki też będą na pewno z unijnych rzeczy, tak? Czyli właśnie mamy strategię bioróżnorodności. Jeśli jako Polska zaczniemy respektować to, że rzeczywiście do 2030 roku 10% obszarów to ma być ochrona ścisła, 30% po prostu ochrona, no to też z funduszy strukturalnych, z funduszy z wspólnej polityki rolnej na tego typu działania będą środki, podobnie jak jeśli chodzi o rolnictwo ekologiczne. Naprawdę jest wiele osób, które chciałoby być rolnikami ekologicznymi, ale do tej pory jakby zasady otrzymywania dotacji nie były dla nich korzystne. To się teraz zmieniło i jeśli no poprawimy też ustawę o rolnictwie ekologicznym, zlikwidujemy te dodatkowe bariery, to i osób, które będą chciały takie uprawy ekologiczne prowadzić, będzie więcej. Dobrze, to ja teraz jeszcze tylko dodam, odpowiadając na pani pytanie, jeżeli można, bo też bym tutaj chciała odnieść się do tego konkretnie. Ja uważam, że przede wszystkim potrzebna jest dobra wola, której teraz nie ma. Jak będzie dobra wola wśród polityków, żeby zmienić całą politykę wokół rzek, to się to wszystko zacznie dziać. I też do końca się pozwolę z panią nie zgodzić, że tu legislacja nie ma znaczenia. Tu ma głównie legislacja moim zdaniem znaczenie, bo my możemy oczywiście czekać na długotrwały proces rozwalania stopni wodnych, jazów i tak dalej, ale to jest proces, to tego się nie zrobi szybko. To, co trzeba natychmiast zrobić, to właśnie legislacją dla tych dużych zakładów, kopalni wprowadzić obowiązek budowania oczyszczalni na ich koszt. Nie na koszt państwa, tylko na ich koszt, bo oni bezkarnie, za darmo, bo kary są naprawdę iluzoryczne. Teraz niby podniesione, to są kosmetyczne kary. Z 5 do 10 groszy. To są kosmetyczne prawy. Zobaczmy, wszyscy się tu boją mówić. To nie są żadne kary, to są jakieś administracyjne. Panuje przyzwolenie do tych zrzutów. Od tego to jest początek rozpoczęcia drogi o czystą Odrę. Czyli obowiązek budowania oczyszczalni, ocelarni natychmiast, tak? Limity, to jest to, o czym ja cały czas mówię, bo to właśnie to jest najważniejsza rzecz. Obniżenie limitów możliwych zrzucania tej soli, tych stężeń soli, chlorków siarczanów. Wyeliminowano kilka lat temu z badania zasolenia wody ileś parametrów, które o tym mówią, czyli jest polityka odwrotna tak naprawdę.
Dlatego to trzeba zrobić natychmiast i to się da zrobić. I tak naprawdę te największe zakłady powinny sfinansować to, to samo, same. A monitoring, mówią, że... monitoring jest bardzo ważny, tyle, że monitoring nie oczyści wody. Najpierw trzeba ją oczyścić, a potem sprawdzać, czy ona jest rzeczywiście na tym poziomie oczyszczona. Dobrze, jeszcze tam pani... No, trzeba tą instytucję po prostu szybko zreformować, tak? No tak jak mówiłam wcześniej na samym początku, że ona ma podwójną kompetencję wykluczającą się. Ona się nadzoruje czystość wody po wprowadzonych przez siebie inwestycjach. Także no to tutaj wymaga to głębokiej reformy, ale można to zrobić szybko. Tylko tutaj trzeba jak, prawo zmienić. A jak szybko? Bo tu są też pytania o czas, prawda? Jak no jeżeli szybko? Będzie większość w Sejmie i będzie ta dobra wola, tak, a po stronie i partnerów ze wszystkich stron, jak widać, ta dobra wola jest, bo ta świadomość tego, że to jest nieuniknione jest, tylko PiS zdaje się tego nie widzieć, tak? Ja do końca nie wiem, co Konfederacja mówi na temat środowiska, a lepiej się boję, już nawet nie chcę w to wnikać, ale dopóki my nie zmienimy tego, no to będzie katastrofa, którą Dobrze. Będziemy dalej brnęli. Dziękuję bardzo. Ostatnie pytanie. Ja sobie pozwolę troszkę autorytarnie powiedzieć. Popłyniemy chętnie. Ostatnie dalej. Pytanie i panu Tomaszowi jeszcze później oddam głos. Jesteśmy winni po prostu naszym gościniom zwolnienie, tak się umawialiśmy, ponieważ wiadomo, jest kampania wyborcza, także inne spotkania. Na drugim końcu Wrocławia, więc po prostu ostatnie pytanie. Krótkie odpowiedzi, jeszcze też później panu damy na koniec głos. Dzień dobry, Małgorzata Słowińska, Rodzice dla Klimatu. Tutaj cały czas mówimy o Odrze, o ściekach w Odrze, a tak naprawdę nikt jeszcze nie powiedział, skąd są te ścieki. Te ścieki są z kopalni węgla kamiennego. I bez ruszenia tego tematu, bez po prostu powiedzenia stop, dość kopania węgla i musimy zreformować cały ten system, ta ryba dalej będzie się psuła od głowy. A druga rzecz to jest to, że obserwujemy, jest kampania wyborcza i bardzo dużo regulacji bierzemy z Unii Europejskiej. Były dwa ostatnio bardzo ważne głosowania. Jedno to było Nature Restoration Law, gdzie cała Platforma Obywatelska głosowała przeciwko. A Róża Thun na przykład z Polski 2050 poparła. Europosłanka, tak, popieram. Potwierdzam. Tylko Janka Ocholska zagłosowała za. Znaczy ja podkreślę, że jestem z partii Zieloni, tak, a nie z ale Platformy. To jest jednak mimo wszystko koalicja. I akurat Zieloni w Parlamencie Europejskim są czwartą siłą polityczną i tak. To oni to prawo, oni najbardziej walczyli i to oni zbudowali bardzo szeroką koalicję dla jego poparcia. I tak jakby no nie chciałabym odpowiadać, prawda, tak, za błędy innych ugrupowań politycznych. Ja rozumiem, tylko że to nam prognozuje... Jak ta partia będzie głosowała, jeżeli dojdzie do władzy? A druga ważna rzecz, która była głosowana, to była ostatnio dyrektywa o ochronie powietrza i tutaj też wszyscy głosowali za, ale na przykład wprowadzenie norm WHO, które już teraz są restrykcyjne, zostało przesunięte na 2035 rok. To moje dzieci już wtedy będą dawno dorosłe. Dobrze, to ja się może troszkę tak odniosę, bo jestem też w zarządzie Europejskiej Partii Zielonych, więc tak ta tematyka europejska, Parlamentu Europejskiego jest mi bardzo bliska. Mamy różne rodziny polityczne, prawda, i one zbierają przedstawicieli z różnych państw członkowskich i rzeczywiście no, nie są one różnorodne. I na przykład IPP, akurat grupa, gdzie należy i Platforma Obywatelska, jak i PSL, koalicjant tutaj, Polski 2050, który głosuje no, tak samo jak europarlamentarzyści Platformy, no, mają pewne swoje wytyczne, prawda? Ja przypomnę, że te głosowania na szczęście były udane, tak? I to było no, głównie dzięki Zielonym i ich naprawdę ogromnej pracy w Parlamencie Europejskim. Też zauważmy, że Parlament Europejski, między innymi dlatego, że jest tam mocna lewica, jest tam mocni są Zieloni,
jest dużo bardziej, powiedziałabym, progresywny, jeśli chodzi o kwestie środowiskowe, niż Komisja Europejska, czy Rada Europejska, czy bardzo, bardzo często parlamenty poszczególnych państw członkowskich. Natomiast no, w stu konkretach przedstawionych przez Koalicję Obywatelską mamy kwestię przejścia na energetykę odnawialną, mamy kwestię monitoringu dla Odry, stworzenia programu Czysta Odra, więc jeśli, i to jest w pierwszych 100 dniach rządów, prawda? Bo proszę pamiętać, że 100 konkretów jest na pierwsze 100 dni rządzenia, ale to nie jest cały pakiet reform czy zmian, które będziemy podejmować, więc no ja się zobowiązuję, że na pewno będę pilnowała tych tematów środowiskowych ze 100 konkretów, a do tego zabiegała o realizację moich własnych programowych rzeczy, jak 6 konkretów dla zwierząt, czy 5 dla odrodzenia Odry i oczywiście kolejne tematy, które będą się pojawiać. A jeśli chodzi o to odejście od węgla, to wydaje mi się, że w żadnej z naszych partii nie budzi już ta kwestia kontrowersji i znajduje się w każdym wyborczym programie. Bardzo dziękujemy. To ja już na koniec bardzo dziękuję. Mam do pani taką prośbę. Jeżeli 3 panie nie zadowoliły panią, to proponuję pani, żeby pani zagłosowała na mnie. I błyskawicznie zostanie pani nie tylko moją asystentką, ale zostanie pani szefową właśnie w zespole i będzie burza mózgów. Bo z drugiej strony pani słusznie zauważyła, politycy, zwłaszcza w kampanii, powiedzą wszystko. Ale jeśli nie zlikwidujemy Wód Polskich, to tak jak pani mówi, będziemy czekali 12 miesięcy. Ale trzeba. Nie. Są inne pomysły. Pani ma rację. Nie zbudujemy od razu oczyszczalni, bo to przecież też jest proces. Pieniądze znajdziemy między innymi z KPO, a pani, jak będzie w grupie zarządczej i w grupie mędrców, absolutnie tym się zajmie. Proszę państwa, ale najważniejsza jest świadomość. Świadomość nas wszystkich. Ja spaceruję także i wzdłuż Odry, widzę co się dzieje. Dam państwu przykład. Na Placu Powstańców w miniony piątek przechodziłem dwukrotnie na ważne spotkania. Chodnik zalany śmieciami. W jedną i w drugą stronę. Wściekły na siebie, że nie miałem czasu posprzątać od razu. Kiedy zrobiłem to o godzinie 12, poszedłem do pobliskiego hotelu, pożyczyłem rękawiczki i pożyczyłem torbę na śmieci i posprzątałem ten teren. Dzwoniłem między innymi do Straży Miejskiej, nie można się było dodzwonić. Nagrałem film i on przez hejterów jest odbierany tak, że jest to akcja na pokaz. Jeżeli będzie taka świadomość nas, jeżeli nie będziemy reagować na takie sprawy i nadal będziemy śmiecić i chodniki, a także i nabrzeża Odry, to nawet proces legislacyjny i zbudowanie jeszcze 100 oczyszczalni po prostu nic nie dadzą. I trzeba przekonać to, o czym pani mówiła tutaj w pierwszym rzędzie. Świadomość musi być nas wszystkich, że potrzeby socjalne są bardzo konieczne i ważne, ale potrzebne jest właśnie również także myślenie o zielonej Polsce, o zielonym świecie. Dziękujemy bardzo. Jako gospodarz spotkania pozwolę sobie najkrócej, jak mogę powiedzieć, dziękuję za obecność, dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że taki format rozmowy osób zainteresowanych i eksperckich w temacie z politykami, polityczkami to jest przyszłość na nową kadencję. Państwu bardzo dziękuję za dociekliwość. Magdzie też również dziękuję za dociekliwość. Dziękujemy bardzo. To była debata. A osoby, które tutaj są z nami, zapraszam, jeszcze został nam poczęstunek, można zostać, coś jeszcze zjeść, napić, powymieniać się wrażeniami.